Mecz trzeciej kolejki Lotto Ekstraklasy dostarczył kibicom sporo emocji. W pierwszej odsłonie Górnikowi udało się zdobyć prowadzenie. Dobrą grę Zebrzanie kontynuowali po przerwie, co dało zwycięstwo 3-2 nad Wisłą. Hat-trickiem popisał się Hiszpan Igor Anhulo. Pamiętamy mecz, w którym pierwszy raz Igor wszedł, to był mecz pucharowy z Legią, później Tychy i tak dalej. Zaufaliśmy mu, wiedzieliśmy, jakiego zawodnika pozyskujemy, daliśmy mu kredyt potężny zaufania i to nie tylko w klubie, ale i z zewnątrz. Daliśmy mu 2-letni kontrakt, powiedzieliśmy, że potrzebuje trochę czasu, żeby zaczął grać na miarę tego, co widzieliśmy, jak go obserwowaliśmy i myślę, że nam się spłaca Igor dzisiaj parokrotnie, bo to nie tylko bramki, o których dzisiaj mówimy, które podkreślamy, ale i również to jest jakość na treningu. Między innymi rozwój moich niektórych zawodników to jest pośrednio też jego rola. Na pomeczowej konferencji Marcin Brosz, trener Górnika Zabrze, nie krył radości z wygranej, ale zaznaczył, że wnioski z tego spotkania posłużą w kolejnych spotkaniach ligowych. Zdawaliśmy sobie sprawę przed spotkaniem, że czeka nas bardzo ciężki pojedynek. Wisła widać po poprzednich meczach, jak i dzisiaj to potwierdziła, jest zespołem, który ma plan, który jest dobrze przygotowany do każdego spotkania. Tym bardziej cieszy nasze zwycięstwo. Na pewno, jeśli chodzi o emocje, były potężne. I to z jednej i z drugiej strony. Natomiast jest też wiele materiału do pracy dla nas, bo były sytuacje, z którymi musimy nad którymi jeszcze więcej popracować zdecydowanie. Szczególnie jak mam przed oczami to spotkanie, to przy stanie 1-0 wychodzimy z bardzo dobrą kontrą. 3-2 bodajże, czy 4-2. Takie sytuacje musimy lepiej rozwiązywać, bo tu trochę nam się powiela też poprzednie mecze. No i w konsekwencji straty, tracimy bramki i robi się spotkanie bardzo nerwowe. Natomiast co jest ważne, narzuciliśmy tempo zespołowi z Krakowa, potrafiliśmy je utrzymać. I chyba w tych momentach strzelaliśmy bramkę. Cieszy cała oprawa, cieszy organizacja, zarówno ta zewnętrzna, jak również i na boisku. Teraz kibice Zabrze wybierają się ze swoją drużyną do Gdańska na mecz z Lechią.